Każdego dnia kilkanaście osób zostaje oszukanych przez fałszywych przedstawicieli handlowych, którzy podszywają się pod pracowników Taurona i podają nieprawdziwe informacje. Ofiarą może być każdy, jednak najczęściej pada na osoby starsze. Historie osób, którym spotkanie z nieuczciwymi sprzedawcami przysporzyło wielu zmartwień, to przestroga dla innych. Przyszło ich trzech. No tak, myśmy są z Tauronu, że będzie pani miała obniżony prąd. I mówię, no ale przecież jak to? Przecież ja nie płacę dużo. No ale pani będzie o połowę mniej płaciła. No jak z Tauronu, to z Tauronu, bo było to tam napisane u góry Tauron, nie? I te... Myślałam, że to jest faktycznie. Później dostaję już, z Tauronu mi przysłali. Czemu ja z nimi zrywam umowę? Tylko ja żadnej umowy nie zrywam, bo przecież one się przedstawili jako z Tauronu. Oni byli u mnie 7 czerwca, a data wpisali 30 marzec, co w ogóle nie w Polsce nie było. Ja godum, jak tam żeście to wpisali? I przez 4 miesiące do nich nie mogłam się dodzwonić. W końcu dostałam odpowiedź, że muszę 300 zł kary zapłacić za zerwanie umowy. Ja godum, jaka umowa? Ja z wami jeszcze nic nie miała. Ale pani zerwa umowy. Ja godum, boście się przedstawili jako Tauron. Dopiero później, jak wnuk ze mną rozmawiał, on go do babci czemuś nie powiedziała. Ja by ci zaraz powiedział, że Tauron wszystkim mówi. Są plakaty wywieszone, że Tauron nikogo nie wysyło. A jak ja nigdzie nie idę, to skąd ja mam wiedzieć, że tam gdzieś jest jakiś plakat. Bo ja sama nie mogła wyjść, bo mam takie zawroty, że się w mieszkaniu przewrócą. A co dopiero było na dworze. Renta moja jest 1211 zł. 73 grosze. Tego muszę się opłacić. Czynsz, światło, gaz, telefon, PZU. I to ile mnie zostaje do życia? To jak nie zostaje 300 zł, to jest góra. I za te 300 zł nieraz ani nie muszę żyć cały miesiąc. Mówiłam im, że ja im to zapłacę w ratach, to ona mi powiedziała, że nie, że to musi być całkowicie zapłacone. Jedna suma. No i musiałam zapłacić. Zapłaciłam całą sumę. Bo musiałam wziąć od córki, no bo z czego? Bardzo mi to jest przykro, że tak mogą takie oszustwa robić. Od biednych rencistów tak szantażują, tak robią, że to jest... No w głowie się nie mieści. Bardzo się nauczyłam, że teraz nikomu już nie wierzę. Także nikogo, kto by mi zapukał, że tam to czy tamto, nie dziękuję i zamykam drzwi. Jak nie znam, to w ogóle nie otwieram. Pan z Tauronu mi powiedział, że mam być spokojna, że od nich nigdzie nie odchodzę, że jestem nadal. No to mam nadzieję, że to będzie spokój już. Przypominamy, przedstawiciele handlowi Taurona nie chodzą po domach i nie proszą o podpisywanie umów sprzedaży energii. Bądź ostrożny, uważaj na fałszywych przedstawicieli handlowych. Podpisuj wyłącznie umowy, które nie budzą Twoich wątpliwości. Jeśli podejrzewasz, że zostałeś wprowadzony w błąd i podpisałeś umowę sprzedaży energii, która nie jest umową z Tauronem, zadzwoń 555 444 555.